Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Bartul. To jest For Honor, kontynuujemy tryb fabularny. Cały czas rozdział pierwszy rycerze, ale już misja piąta sabotaż. Valkenheim. We needed to reach the fortress at Svengard before the Vikings had a chance to respond. But at the great cliff that splits the valley in half, we found our way forward blocked. Fortunately, we had a peacekeeper. Mercy among our ranks. Dobra, opowieści tutaj mamy do odkrycia 10 i 5 elementów zniszczalnych. Okej. Jeszcze sobie tutaj weźmiemy. When wars end, it is the silent blade that keeps the peace. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick, go. They can win a fight before their enemy even knows they are there. Dancers of death, with dual blades for dancing partners. What they know can destroy legends or create them. Kurde, Bela. My z tym czymś będziemy walczyć? Weźmy sobie tę umiejętność głęboki oddech, ona nam się przyda. Będziemy mogli sobie odzyskiwać zdrowie i nieblokowalność. Tylko nie wiem, czy cały czas to jest poziom pierwszy. Czy my możemy te umiejętności rozwijać? A pozycja pierwsza, tak? Czy poziom pierwszy? A, gramy Mercy. Mercy jest skuteczna, choć oszczędna zarówno w działaniach, jak i słowach. Jest naturalnym drapieżnikiem. Dobra. Jestem gotowy. Gramy nową klasą postaci. W poprzednim odcinku graliśmy takim typowym chyba tankiem, zdaje się. Ciężką postacią. Tym razem gramy takim bardziej mobilną postacią, która de facto używa dwóch broni. Okej, to już jest piąta misja, piąty odcinek z For Honor. Bardzo fajny tytuł, naprawdę gra godna polecenia. Our army needed passage. The warborn can be creative when they want to be. Wirujące ostrza. Dobra, dwa razy lekki. Dobra. Fajnie, że mamy takie coś właśnie jak kombosy. Dobra, już nie kręcę. Niektóre postacie nie mają domyślnej postawy. Aha. Kierunek gardy musi zostać w pewnym czasie Aha, mamy gardę, co tu? W pozycji neutralnej dopasowuj blok do każdego ataku. Nasza postać jest szybka, to już jest duży plus. The Viking tribes all have different customs. These look to be warborn offerings, probably for strength in war. Tutaj zdaje się, że chyba było jeszcze jeden, no właśnie. Holden should never have sent those scouts ahead. He should have sent me first. Why didn't I say anything? Gra troszkę przypomina Rise Son of Rome, tylko według mnie jest zdecydowanie lepszą produkcją. Apollyon asked me to clear the way, so of course I obeyed. Dotrzyj do strażnicy. Ha!
right. The cold is keeping the warborn at bay. Aj kurde, walka to po prostu naprawdę wymaga nie lada umiejętności. Dobrze, te nasze umiejętności się odnawiają. Okay, rzucasz granat błyskowy, oślepiając wrogów na kilka sekund. To się... Fajna, fajna, w sumie dosyć fajna właśnie postać. Szybka, mobilna. Tutaj nie, dobra, po co ja tutaj idę? Grafika bardzo fajna w tej grze jest, naprawdę. These Vikings should be more vigilant. This cold will claim legion lives. They docked their boats there, so there was a path to the top. I was sure of it. Kurde, to mam z trzema walczyć naraz? Shit. No to nie, to może nie, to może nie. Dobra, kurde, trzeba się uleczyć. Zbierzmy jeszcze raz ten... Nie, tu jakaś inna umiejętność jest. Wskaźniki napełniają... atak zemsty. Ciekawe. Taniec miecza. Czekajcie, czy my mamy tutaj iść, czy tutaj? Cholera. Dobre. Ale tutaj mamy jeszcze. Soldiers cry and cringe and rage when they see their friends hanged. Sometimes I pretend to share in their grief. Other times I just wish that I did. Wiecie co, można by tam na dół zejść. Nie wiem, że tam mogę zeskoczyć. Chyba się nie da tam zeskoczyć, nie? Dobra, zejdźmy w takim razie na dół. To mamy elementy zniszczalne. Poza tym zdobędziemy trochę punktów doświadczenia. Zemsta? Jestem niezniszczalny chyba. Szkoda, że ta zemsta tak króciutko trwała, ale zawsze coś.
elementy zniszczalne dopiero mamy pierwszy. Pierwszą skrzynię dopiero, a nasze pierwsze te beczki udało nam się odblokować. Matko. My tu mamy tam dwie ścieżki, nie wiem czasem czy się nie wrócić. Bela, ale balans, ciężka sprawa. Dobra, mamy. Spróbujmy tą drugą ścieżkę przejść. Dzięki temu nam się ta nasza umiejętność trochę odnowi. O, z trzech wojowników. Świetnie, czy to dobry pomysł. Tam iść. Szans. Tutaj co, beczka? Ej, trochę, żebym się rozpędził. Super. Egzekucję muszę sobie, kurde, ustawić pod jednym klawiszem. Dziwo. Ej, strasznie długa ta mapa jest, cholera. Like us, most of the Vikings don't even know their own history. These are their ancestral lands, lost a millennium ago. They returned from across the sea and reclaimed them. Jeszcze się wrócę na sekundę. Coś tam na dole. Dobra, musimy się wrócić, bo to są elementy zniszczalne. No i dwóch przeciwników. Stracimy cenne punkty doświadczenia. I tak się nam na razie nie śpieszy za bardzo. Dobrze, że podczas biegu nie tracimy wytrzymałości. Aha, tędy przejść, dobra. Skrzynia grabieżcy udało nam się odblokować. Czekaj, tego nie mogę wziąć. Dobra. No i teraz możemy ruszać dalej. To chyba wszystko mamy odkryte. W sumie dosyć ciekawa postać jest. Taka szybka. Gra w ogóle generalnie troszkę przypomina Lords of the Fallen. Tak.
graficznie przynajmniej. Musimy się naładować staminę. Idzie dwóch kolejnych wojowników. To chyba nie ma tych punktów opowieści. Ataki napełniają wskaźnik zemsty. No dobra, to na razie sobie zostawimy. Myślę, że sobie tutaj weźmiemy tą trójeczkę. Kurwa, z czteroma będę walczył. Dobra, położyli się wszyscy. Co my tu mamy? Stal. No to chyba najdłuższa misja z wszystkich, jakie do tej pory graliśmy. A, tu jest skrót. Dobra, dobra, dobra. Ja go widziałem wcześniej, ale nie ma co się śpieszyć, prawda? There had to be a better way inside than the front door. I had my pride to consider. Dobra, spróbujmy tak, w takim razie innego przejścia. Holden has lost his way. It's sad. Elementy zniszczalne 4 na 5. I had an idea. Troszkę ta gra przypomina God of War. Vikings love to feast. Getting inside was easier than I expected. No ma tak, wejść to możemy wejść, ale I wonder. Tego to się nie spodziewałem, że będziemy mogli zaskoczyć gościowi na głowę. Chyba tam jest nasz cel. Ale jeszcze tutaj się rozejrzymy dookoła. Tu mamy jakąś znajdźkę. No dobra, możemy sobie to zebrać.
Jeszcze mamy tutaj elementy zniszczalne. W sumie tutaj możemy to otworzyć, nie? O cholera, jasna. A nie, zablokujemy to. I was pretty sure this was going to work. Dobra. Jeszcze tutaj mamy dwóch gości do pokonania. Ajajajajaj. W pierwszej misji generalnie nie wiem, czy oglądaliście pierwszy odcinek For Honor. Nie wiem, jak się zbiera te opowieści. Cię. O cholera. Jeszcze 5 punktów zdobyłem. I should pull that one, I think. Przygotowanie przeciwwagi. To się rozglądam, patrzę, czy gdzieś nie ma tych. I need to be careful here. O, tutaj jeszcze mamy coś na górze. Kurde, Bela, gdzieś. Kurczę, byk. A, nie wykonamy egzekucji. W zasadzie to ja tutaj niepotrzebnie przyszedłem, ale to może później wrócimy tutaj. To jeszcze musimy sabotować przeciwwagę numer 2. What would happen if I pulled that lever? I'm getting it. Now where's the central mechanism? Tak, na górze już jest. If I understood this, just needed one more push. O, ta misja nadzwyczajnie długa. Adios. O cholera. Perfekt. Zajebista misja, naprawdę. Path's clear. Impressive. Don't encourage her. I przypuszczam, że w ostatniej misji, chyba 6, zagramy właśnie tą postacią. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał, bo gra jest naprawdę zacna. Opowieści tylko 7 na 10, niestety. Ale zdobyliśmy jedną skrzynię. I zdobywamy 8 poziom. A nawet 9.
trybie fabularnym. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Hej, hej.